tego, co oczekują od nas trenerzy, tego, co my sami od siebie oczekujemy, to jest właśnie gra zespołowa. Tutaj nikt bohaterem nie będzie, bohaterów kreuje mecz. Myślę, że kluczem do zwycięstwa była tutaj nasza obrona. Walczyliśmy dosyć twardo. Nie pozwoliliśmy sobie do pewnego momentu na tempo, które narzucało Opole. No, udało nam się to, mieliśmy pewną taktykę na grę w obronie. Udało nam się to realizować, no i wygraliśmy, chociaż mogliśmy to spokojnie wygrać wyższą przewagą bramy. Przed Górnolotnie, prawda? Czy znowu patrząc w skrajność, za mało wymagać? Przede wszystkim wszystko będzie dopasowywane do zawodników. Ja już myślę, że mam jakieś tam doświadczenie w tej materii, bo przyjmowałem drużyny, które były w fatalnej sytuacji, gdzie trzeba było odbudowywać w trochę lepszej sytuacji w tabeli, ale ostatnie mecze pokazywały, że wygląda to bardzo słabo i gdzieś w większości przypadków potem gdzieś tam po jakimś tam etapie się cieszyliśmy, prawda, bo zapracowaliśmy gdzieś wspólnie na zrealizowanie tego celu i mam nadzieję, że tak będzie w Stali Mielec. Zlekceważyliśmy chyba przeciwnika, albo wydawało nam się, że obojętnie kto jest po drugiej stronie, to i tak wygramy. Długo nie mogliśmy ich dogonić, nie mogliśmy wpaść w swój rytm. W drugim okazało się, że już jesteśmy na dobrej drodze i no, w trzecim stanęło i stało do końca tiebreaka. Cówka, czwarty, piąty set, no, jednak pokazał, że no, dziewczyny dzisiaj po prostu były lepsze. No, mi ciężko powiedzieć, co tak naprawdę się stało. No, nie zagrałyśmy dobrego meczu, no i tak wyszło. No, trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej.